Do niego szło się zdawać zasadniczo w pierwszym terminie, i do niego nie wypadało się nie przygotować. Także wszyscy, mimo że był wymagający, zdawali. Był chyba to jedyny przypadek, kiedy student zgłosił się w drugim terminie i student, który nie był ani razu na wykładzie, dlatego nie znał w ogóle Wojtyły, przyszedł, zaglądnął do sali. Widzi, że pusta, usiadł na ławce pod salą. Przyszedł kardynał też w czarnej sutannie, bez żadnych insygniów. Zaglądał do sali, widzi, że nikogo nie ma, też usiadł na ławce koło studenta. Kardynał pierwszy się zorientował, że to widocznie ten delikwent. No i pierwszy zagaja, co egzamin? No właśnie, mamy być egzamin, a ten cały Wojtyła się spóźnił. No ja też się param etyką, to może coś podyskutujemy. Przygotowany jesteś. No, przygotowałem się, ale mam takie dwie kwestie, że boję się, że jak mnie to zahaczy, może mnie wyłożyć. No to spróbujmy podyskutować. Zaczęli dyskutować. Po jakimś czasie student z uznaniem mówi, stary, aleś ty jest obkuty. No i jeszcze chwilę dyskusja trwała, po czym kardynał mówi: no to dawaj indeks. A po co ci indeks? No wpiszę stopień. To przecież Wojtyła musi. Ja jestem Wojtyła. Skoczył na równe nogi. Zaczął się tłumaczyć, usprawiedliwiać i kardynał wpisał mu plus cztery. Plus cztery. To dowodzi tego, jakim on był naturalny w kontaktach z ludźmi. Poza tym on tych kontaktów szukał. On się bardzo dobrze czuł w środowisku z ludźmi.